Witam wszystkich. Posiałem już trawę. Generalnie wszystko gotowe. Teraz trzeba czekać, aż wykiełkuje. Tu ten chodniczek też dokończyłem. O, takie coś mi chodziło. A teraz wkładam mojego Maureli z powrotem do dziury. W garażu wypuścił liścia. Jazda jak berety. A tam w ogóle światła nie ma. Już dość spory jest. Zaraz będę podlewał. Ziemia jest co prawda mokra. Bym powiedział bardzo mokra. Ale dzisiaj ma być cały dzień słońce. Nie chcę, żeby to przeschło. A chcę, żeby te nasiona nie były suche, tylko żeby napęczniały. Fajnie byłoby folię rozwinąć taką bezbarwną. Na całym tym, żeby taki mikroklimat stworzyć, żeby ta woda nie parowała, to wtedy by szybciej wykiełkowało. Ale przy tych moich dzieciach niestety taka opcja nie wchodzi w rachubę. No, Maureli już w dziurze. Fantastico, no fantastico. Mam nadzieję, że będzie potężny w tym roku. Mego dzieci nie zepsuję. No dobra. Idziemy odkryć moje roślinki wszystkie. No tu farelkę włączyłem, bo przez ostatnie dwa dni mroziło nad ranem. No właśnie. No i czas wyciągać moje wszystkie roślinki z powrotem. Kurde. Miejscem trochę słabo. Dopóki trawa nie urośnie, trampolina nie zniknie stamtąd. A skoro trampolina nie zniknie, no to te stołki stąd nie znikną z tarasu. I za bardzo nie mam gdzie tych roślinek wystawiać. No, ale trzeba wystawić.